Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z The Binding of Isaac Afterbirth Plus na modyfikacjach, tak, w końcu odcinek z modów. Na samym początku oczywiście wam przypominam koszuleczce na diabeł.shoplo.com z tym oto wzorem, który widnieje tutaj na ekranie. I słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo, ale to bardzo fajną postać i z fajnym itemem na początek, mianowicie ta postać nazywa się Teddy. Jest ona interaktywną zabawką, a jak wiecie, interaktywne zabawki nigdy nie mogą działać bez baterii. Co oznacza, że jeżeli zabierzemy naszemu Teddy'emu baterię, to wtedy przestaje on działać. Co za tym idzie, nie możemy piknąć żadnego, ale to żadnego spacebar itemu, bo równa się to z automatyczną śmiercią naszej postaci. Teddy zaczyna z technologii, atak dosyć słabawy jak na początek, ale udało nam się wyrwać na pierwszy item. Słuchajcie, o Boże, co za dziwne rzeczy, dlaczego wy tak wyglądacie? Ja nie mam żadnego graphical overhaula tutaj zainstalowanego, a wy mnie tak tutaj ciśniecie. Jest bateria, bardzo ciekawa sytuacja, chciałbym zobaczyć, jak ta bateria ogólnie na niego zadziała. Jak wygląda ogólnie granie tą postacią? Słuchajcie, ładuje nam się oczywiście bateryjka co pokój, tam jakaś częściej tej baterii. Jak nam bateria spadnie do zera, to wtedy umieramy. Shield of Tears, what the fuck? Czy to w ogóle będzie w jakikolwiek sposób miało szansę działania? Raczej wątpię, ale zobaczymy. Czyli, jeżeli dostaniemy za dużo razy w dupala... bo ja tu mam jakiegoś moda jednak graficznego zainstalowanego. Chyba to jest ten Isaac's Souls, ale to one się nie zmieniają niczym tak naprawdę. Jeżeli nasza bateryjka spadnie do zera, wtedy umieramy, a baterię ładujemy przechodząc pokoje lub zbierając baterię. I wiecie co? Ja chcę sobie testować, więc chcę dostać sobie tu w łeb jeden, super. Jestem ciekawy, jak zadziała piknięcie baterii tutaj, ale skrzaniłem. O nie, nie tracę tych! Ja pierdzielę. Okej. Nie tracę, słuchajcie, health'a w ogóle. Nie tracę szansy na Devil Deala, nie mam pojęcia, ile mam health'a. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać z Devil Dealami. Czy Teddy może rzeczywiście tego Devil Deala podnieść, czy Devil Deala podnieść nie może? To jest bardzo ciekawa sprawa i będzie trzeba to sprawdzić. Na 100% będzie trzeba sprawdzić tą wiadomość, czy on może podnieść Devil Deala. Range up, okej. Jasne, dostałem zwykły w łeb po prostu, ale nie zabrało mi to health'a. Stałem, że będzie 3 bary na przykład z baterii nam zabrać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. HP up w tym momencie nie powinien nic mi dać, ale podniosę go, żeby zobaczyć docelowo, ile mam health'a. Okej, nic mi nie dał. Teraz mamy tak, Headless Baby. Podnieśmy to. Mamy darmowe Devil Deale, na to wychodzi, słuchajcie, że mamy darmowe Devil Deale, tak samo jak na loście, więc bardzo fajna sytuacja, bardzo mnie to cieszy. Fajna postać, bardzo fajna postać. Kurde, darmowe Devil Dealki, trochę inna mechanika śmierci, that's what I like. Tak mi się wydaje, że Devil Dealki są darmowe. Jestem ciekawy, jakbyśmy dodali Black Candle. Słuchajcie, jako że to jest na modach, to niezależne na wygranej, spróbuję dodać Black Candle. I zobaczmy, ile mamy health'a. Okej, mamy docelowo tyle health'a, czyli mamy nieskończoność health'a, bo on po piknięciu będzie się regenerował zawsze do 4 żyć. Na tak mi się przynajmniej wydaje, bo to pokazuje. Zobaczymy na kolejnym David Dilko, to mi dodało niby tego jednego health'a, ale to nic się nie stało, bo ten health jakby i tak w ogóle na mnie nie wszedł. Nie będziemy mieli kersów, ale mówię, to jest i tak tylko zrobione, żeby przetestować tą modyfikację, więc nie mamy się co spinać o to, że ułatwiasz sobie giereczkę, bo to nie o to chodzi w tych odcineczkach, słuchajcie. Bardzo fajna postać, bardzo mi się podoba i chronią mnie przed tearsami, czyli jednak laser działa z tymi. Chociaż nie wszystkie blokuje z tego, co widzę. Może jak jest w środku kółka, czekaj, spróbujecie. No dobra, za szybko cię pokonałem. Ale jak... O nie mogę stroła piknąć. I teraz jakbym piknął ten item, to ma automatyczną dętkę, słuchajcie. Spróbuję piknąć z tego helpa. Piknąłem, nic się nie stało. Więc stawiam, że David Dilki serio są za darmo. Zresztą przecież szatan nie mógłby zrobić deala płatnego z pieprzoną larką, która i tak jest dosyć dziwne, że może pikować takie deale. No ale okej. Spoko, spoko, good to know jak na razie. Jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. O Boże, sorry, uderzyłem w mikrofon przez przypadek. I spoko, bo zawsze mamy maksymalną szansę na Devil Deala. To jest bardzo ciekawa postać. No mówię, tak samo jak z Lostem będzie to rozegrane. Ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Okejka. Lecimy oczywiście od razu na bossa i zobaczymy 75% szans na Devil Deala znowu, więc stawiam, że ten Devil Dealek rzeczywiście nam wpadnie. Jestem ciekawy, co by się stało, jakbym użył spacji, bo tego jeszcze nie próbowałem robić, ale to najwyżej użyjemy, gdy skończymy już rana, bo też nie chcę, żeby ten nam się skończył tak głupio. Pip, do widzenia i daj mi David Deala. Mamy Devil Deala, Marrow Heart, też nie powinien nic mi zrobić, chyba że zbuguję. Okej, mogę podnieść Hearta dzięki temu. Ciekawa sytuacja. Abandon. Piknijmy pierwszego Abandona. Pierwszego piknijmy Marka i zobaczmy, jak to będzie wyglądać z Healthem. Nie zabiera nam totalnie nic Healtha. Czyli możemy pikować ile tylko dusza zapragnie. Słuchajcie, rzeczy z Devil Deala. Devil Dealki są za darmo na tej postaci. Zajebiście, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Czyli nie opłaca się totalnie iść, jakby to była nowa dodana postać w Isaacu, to nie opłaca się totalnie iść w Angel Roomy, no ale jak wiecie, jakbyśmy normalnie to przychodzili, więc tak czy srak, trzeba by było jakiś czas tam poświęcić na te Angel Roomy, niestety. Ale swoją drogą zajebisty start i w ogóle itemy kosmos w ranie. Jako że zaczynaliśmy z technologii, to Ludovico Technic było najlepszym itemem chyba do wyboru, jaki mógł się trafić na pierwszy item. Wiecie, że to daje tak naprawdę wygrany run, instant. Jak zupka chińska. To jest jeszcze też Shield of Tears, Abaddon, Mark. Czego chcieć więcej? Bardzo, bardzo dobre combo itemowe. No będzie, to będzie bardzo szybki odcinek dzięki temu też. Nie będzie was tak bardzo nużył. Zobaczmy, co tu mamy. Ambrosy, bardzo dobry pil. Może nam się uda nawet dostać na jakiegoś, słuchajcie, Deliriuma. Jestem ciekawy, jakby to było z Deliriumem. Na razie jeszcze ani razu w łeb nie dostałem, to jest druga sprawa. Przydałbym się... A, mam kluczyk, okej. Mam kluczyk, to znaczy, że mogę dostać się na spokojnie. Herę. 5 minut, a my jesteśmy w katakumbsach dwójkach już. Także jest naprawdę bardzo szybko to leci. Taki potencjalny run do 20 minute dark chest. No, okej. Przerolujmy sobie go. No, nie. Jestem ciekaw, jak to będzie działać na tym. Możemy piknąć. Czemu nie? Ogólnie wtedy trochę przypomina Maxa, czyli naszego pieska dodanego w grze. Trochę z wyglądu przypomina rzeczywiście Maxa, tylko ma zabrane... Ma trochę zmienione oczy i zabrane te łatki z siebie, ale i tak jest very pretty postać. O kurwa, gościu. Zabrało mi health'a. A nie, dobra, powinienem 4, tak? Zabrało mi baterię. Zabrało mi troszeczkę bateryjki. Dobra, nie szkodzi. Okej. That's nice. Bad guess. Jestem ciekawy, jakbym piknął health downa. Jakby to zadziałało. I'm excited, Ace of Hearts. Szczerze, whatever. Never. Jak piknę, nadal nic się nie dzieje. Dobra, czy chcemy coś tu wykombinować? Możemy sobie zjeść. Nie, idziemy na dół od razu. Raż na dół. Wydaje mi się, że damy radę bez... żadnych tutaj zwiedzań, pokoi. Przejść tego rana. Na spokojnie. Dobra, to sobie odpuścimy. Z państwem się żegnamy. Mamy kluczyk, super, możemy do David Dilka wejść. Jestem ciekawy ogólnie, ile potrzebne jest przejście pokoi, żeby na maksa naładować tą baterię. Bo to niby się tam ładuje... O kurwa, no właśnie, o tym mówię. Niby się tam ładuje, ale cholera, tak się ładuje, jakby chciała, nie mogło. Bateria. I podnosi mi całego health'a. Dobra. Calutkiego health'a mi podnosi. Super, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Czyli w sumie chcemy wygrać, to wchodzimy do sklepu, kupujemy wszystko, co w jakikolwiek sposób nas recharge'uje. Jestem ciekawy, jak wygląda to z -1 recharge. Czy ja będę cały czas miał max health'a, czy jak to wygląda? Bo docelowo to jest 1 charge. Więc AAA battery chyba jest jeszcze ten trinket, czy coś takiego. Że ma cały czas -1 charge'a, więc docelowo powinienem dostawać w łeb i cały czas mieć max health'a. To by było śmieszne. To by było bardzo śmieszne. W ogóle gościu wszedł mi za 2 serduszka. Trzeba uważać, cholernie. Dobra, gościu, wynocha mnie stąd. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, jakby to zadziałało. Reveals part of the map. Nie mogę piknąć bodyntka od razu, instant. O nie, wywaliłem ostatni kluczyk, który miałem. Ajajaj, ale byłem w trażumie, jest okej. Bateryjka, która da mi full health'a, chociaż mam tam jedną baterię, więc raczej się nie muszę tym przejmować. To sobie piknę, ale to zaraz, najpierw sobie pozwiedzam te pokoje i pójdę po baterię po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tak czy siak, nie stracę szans na Devil Deala, więc nic mnie tutaj nie obchodzi. Okej, to robimy tak, bierzemy bombę, hajsik. Weźmiemy ciebie, otworzymy dubskiem, super. I idziemy po baterię i idziemy na bossa. Bardzo szybki ranik to będzie, podoba mi się to. Lubię takie szybkie raniki. A, nie często się trafiają, zazwyczaj właśnie trwają bardzo długo te moje odcinki z Isaaca, przez to, że się opierdziela mocno. No spoko, to idzie całkiem ładnie. Pięknie, full health, super. Super. Let's go, boss. Hejeczka, co tu mamy? Brownie, do widzenia. O Boże, to gościu. Pełnało się? Nie, nie pełnało się. Już myślałem, że utknęło się jakiegokolwiek czasie. Tylko, że help-upy tutaj nie działają. Co tam masz? Pięknie! Bardzo dobrze. Lamb of Coal jak najbardziej piknę. Wiecie, co jest też straszne, że tutaj raczej na tej postaci nie opłaca się ryzykować, gdy mamy Kers, ten, który nam zamazuje... Kers of the Unknown bodajże? Tak się nazywa, ten, który nam... nie pozwala zobaczyć, jaki item mamy do piknięcia. To raczej ja bym nie ryzykował i rzeczywiście tego itemu wtedy nie pikował, bo może się to skończyć źle. Nawet bardzo. Yuki. Golden Key, Glukoma, może być. Czemu nie? Chociaż nie wiem, czy w ogóle będzie miała jakikolwiek wpływ na mój damage czy cokolwiek. Raczej wątpię. Olówka. Feels like I'm walking on sunshine. Okej. Pięknie, sami się zbijacie. Bateria dodatkowa przyda się jak najbardziej. Tylko mówię, no bardzo trzeba uważać tutaj na tej postaci, żeby nie piknąć spacebar'a item. Bo tak to jesteś w dupiu. W ogóle jak ja wyglądam? Jak jakiś derp. Bomberman, który rozwalił ślimaka i założył sobie go na łeb. Holy shit. Uso ugly, mate. Uso ugly. That escalated quickly, pięknie. O Jezus, nie znoszę tego pokoju. Zawsze go raszuję na maksa. Nigdy mi się nie chce z nim pierdzieć, bo zawsze tak to siedzę pół godziny, a tak czy siak dostanę go. Tak to się zazwyczaj. Zazwyczaj tak to się kończy. O nie. I bosibo. Tam mamy... A, mamuśka już. To było szybkie. O kurde, dziabłaś mnie. Mam ściągnięte słuchawki i nie słyszę, jak ona skacze. Muszę patrzeć pod siebie. Uiz. Polaroid, możemy iść na boss rusha. Zobaczmy sobie coś w sumie na boss rushu. Chociaż w sumie tutaj mocno w łeb dostałem, więc nie wiem, czy chcę sobie boss rushować. Big Chubby. Zodiac. D4 odpada oczywiście. I Blanker też odpada. No w sumie Biczebiego tylko mógłbym pyknąć albo tego Zodiaka. Ale czy chcę? Nie, nie chcę mi się robić tego beznaczenia. Nie ma sensu, słuchajcie. Nie ma sensu, chociaż mogłoby być ciekawie, to nie ma sensu, bo nie mamy też jakiegoś mega dużego damage'u. Lecimy Wumba i tu już trzeba bardzo, ale to bardzo mocno uważać. Nie mam tyle kluczy, żeby ciebie otworzyć, więc to odpadasz na 100%. Hejcia. Z panem się żegnamy i myk. Łotero, sfirowałem ich i nie będą chcieli szczeloć. Dobrze, dziady. Strasznie powoli się baduje ta... bateria ładuje. Baduje bateria. Bosik na szybko jak najbardziej. Bob's Ladder. Let's go. Tam są na zatrucie. Skrollex, Skrillex. Znowu nowa płyta jak będzie tutaj grana. Mówisz, gościu. Może grają tyłkiem we mnie, co? To trochę potrwa inaczej. O, odbytnicę pokaż, pięknie. Nadal nie za dużo damage'u. Ilu? HP up, whatevs. Wow, tak, Eye of Belial za darmo, to tym bardziej wezmę. Teraz by się bateria przydała. Oj, teraz by się przydała ta bateryjka. Wiecie co, chyba sobie właśnie dlatego przejdę po tym pokoju, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może baterię jakąś się uda tutaj wygrzebać, nie chcę ciebie otwierać. Wolałbym taką statyczną baterię. O kurwa. No dobra, to teraz trzeba bardzo mocno uważać. Bo jeśli przegram tak głupio, to będzie głupio. Tak to już jest. Coś tam zabijam. W poko. No nie mogę dostać w łeb. Tak naprawdę jeden, dwa szoty w łeb jest po mnie. Hits. Z takim to ja mogę walczyć, nie ma problemu. Z tobą też. Żegnamy i trzeci będzie lot. Spoko, bateryjki nie dostanę. Strasznie powoli się to ładuje. Wiecie co, w ogóle patrzę tak, że chyba w ogóle się nawet nie ładuje. Bo niby skacze trochę do góry, ale health mi w ogóle nie rośnie. Duży przypał, słuchajcie. No, mogę paść. Śmiesznie taktyczna postać zrobiona i trochę na laku, opierająca się za bardzo. To może być irytujące. No, nie ładuje mi się w ogóle. Się niby rusza, ale się nie ładuje. Trochę lipa. Pożegnamy. No dobra, no co? No touch challenge. Tylko. Nie, nie ładuje się w ogóle. Nul! Holy shit. Bardzo mocno będziemy musieli tutaj uważać. Okej. Jesteśmy tak naprawdę na jednego strzała, jeśli ktoś nas wejdzie w tym momencie. Trochę taki lościk nam się zrobił z tego. Ja za bardzo na Hojraku tutaj biegałem i jest teraz lipa. Nie mam sklepu ani nic. 13 golda, 22 bomby. No, może się to skończyć źle. Mogę się wyrąbać. A wiecie co, otworzę to. Chyba klucze. Tak czy siak było worth it. Znaczy nie było worth it. Było na zero. A jeśli było na zero, to powiedzmy, że było worth it. Blader jak najbardziej. Creepy bombs. Że tak tych bomb używam tyle co nic. Może być ciężko. Arcade Room. 48 Hour Energy też jest opcją. Speed down, niedobrze. Full health. Nic mi to nie da. Czy ja mogę w ogóle od ciebie baterię dostać? Chyba nie ma takiej szansy, żebym od ciebie baterię dostał, nie? Gościu. Ale skatole przyjmę. Dobra, nie przyjmę, bo nie dostanę. Co? Nie ma sensu. Nie ma sensu świrować. Na spokojnie. Przejdźmy tego rana jak się uda. I tyle. Kurwa. Nie spodziewałem się, że będę miał teraz takie problemy. No ogólnie myślałem, że naprawdę, bo to się pokazuje, że się niby ładuje po troszeczku, ale w ogóle się nie ładuje. Crazy shit. W sumie tak to by było troszeczkę za prosto, nie? Tak to fajnie utrudniona postać. Rzeczywiście musimy przez to uważać bardzo mocno. Chociaż i tak mówię, przez to, że te David Dilki są za free, to nie ma tragedii. Dobra, jestem dytką, słuchajcie. Zaraz to przegram. Zaraz to przegram. To jest moja śmierć, pokój. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. O Jezus Maria, naprawdę gro? Jesteś tak wspaniałą grą. O Jany, dzięki Isaac. Dziękuję bardzo. O ja pierdzielę. Holy shit, jaki save. Nie mam pojęcia w ogóle, jakim cudem tam nie padłem, ale to chyba przez to, że miałem... tego Polaroida. Ja pierdzielę. Wow. Już na oparach siedziałem. Jaki fart! Straszny savior. Dobra, o kluczek wezmę. Gdzie jest Baus? Gdzie jest Baus? Gdzie jesteś, serducho? Z serduchem też będę mógł mieć problemy, bo będzie bardzo blisko mnie. Wiecie co, wezmę? Speed upa. Nie będzie sobie to speed up, bo raczej nie będę używał bomb za często. Nie mogę piknąć. I to trzeba uważać tutaj, żeby cię nawet przypadkiem nie piknąć, bo to się równa śmierdzi. My śmierdzi nie chcemy. My! Dobranoc. Okej. I właściwie. It lives, and it should die pretty quickly. Blokuje mi dużo tych strzał. No, tak to praktycznie nic nie wypada tutaj. Very good, 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 good. Oczywiście, że hash nie wchodzi w grę tutaj. Polaroid, góra. Jesteśmy w katedralu. 20 minuta. Prawie 18 w sumie. Jany. Jak się cieszę, że tą baterię tam dostałem. O Boże. Wygnoj. Nie lubię takich pokoi. Bardzo nie lubię takich pokoi. Tak mi się wydaje, że i tak coś mi mówi, że i tak się to wypierdzielę w tym ranie. Swoją drogą damage mamy całkiem spory, ale go w ogóle nie czuję, tak nul. Coś tam cały czas zabijamy, ale nic dookoła nas nie pynka tak szybko, jak powinno. Tak o, na pewno. Dzięki, dzięki. 7 damage, no to też nie jest jakaś powalająca liczba, bądźmy szczerzy. Wręcz przeciwnie, całkiem mierna. O kurwa, czym ty jesteś? A, Isaac's Holster też. Modyfikacja, okej. Okay. O, mam full health'a na mnie, znaczy full baterię. Ale skąd? To nie mam pojęcia. A, musiałem kluczyk piknąć, ten bateriowy taki dziwny. Co mnie ładuje, najprawdopodobniej. Musiałem to zrobić, naładowany kluczyk piknąłem. Super. Gdzie może być boss? Bardziej w dół, nie? Zazwyczaj, okej. Golda, miliony. Easy. Ojej. Spoczko. I mam bossa. Super. Come at me, boy! Shit. Okay. Kurwa, najgorzej. Too late, mate. Mamy czysta. Zobaczmy, co w czeście piszczy. Cześcik, ostatnie pięterko. Całkiem sprawnie nam poszedł oczywiście do Rona, ale OP items mocno. O, fajny item, ale nie mogę go piknąć, bo jak go piknąć. O nie, fajny item, ale nie mogę go piknąć, bo jak piknąć. O nie, fajny item, ale nie mogę go piknąć. Ja jebie. Boję się podchodzić. To bardziej, że mnie zabije jakiś item, który piknę. A nie dlatego, że coś mnie zabije. To się nie martwię. Takie kwiatki to się raczej nie wydarzą. yellow. Branat. O kurwa, czym ty jesteś? A, okej, nieważne, już wiem, kim jesteś. Martwym motylem. Tam cię. Jakieś demy może w końcu bez spacebara? Ja bym poprosił jednak. Przydatny gówno. Okay. To jakiś bardziej krupy jesteś, goście. Nope. Bez skrzynek. Na razie bez skrzynek, niestety. Yellow? Nic mi to nie da, ale piknę. Też w sumie nie wiem, może mi da. Ja chyba dlatego właśnie przeżyłem. Ja dlatego właśnie przeżyłem, że miałem Maru Harta, słuchajcie. Tylko i wyłącznie dlatego przeżyłem wtedy ten atak. Bo ja już powinienem paść tam, tylko miałem Maru Harta i dlatego przeżyłem. Wow. Okej. Wszystko jasne. Ja nie wiem, czy w ogóle Maru Harty nie dają nam łopę życia trochę. Takiego labla życia. Może tak być. Choć w sumie jakby dostał jeszcze raz w łeb, pewnie to wypadł. No we'll see, we'll see. Tutaj raczej na baterię nie mam co liczyć. Więc jeśli padnę na bosie, to się wcale nie zdziwię. I leżysz. Full health. Nic mi to nie da. Znaczy no, dobra, da. Jest fajnie zrobiona postać, ale jest... mogłaby być lepiej dopracowana. To rzeczywiście... Znaczy, co prawda uratowało mi to życie, ale nadal... trochę inne założenie jest tej postaci. Tak mi się wydaje. O właśnie. Teraz patrzcie, niby jestem na strzała, bo Soul Heart to jest bateria. Ale i tak nie padnę na strzał. No dobra, nawet nie będę próbował. Chociaż w sumie... i spróbujmy teraz. Nie musimy tego wygrać. To jest koniec gry, tak żeby sprawdzić. Mam 0 baterii. Mogę paść, ale Mario Heart daje mi jakby dodatkowe zabezpieczenie z baterii. Okej, wszystko jasne. Spoko, spoko. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku z The Binding of Isaac Afterbirth Plus na modyfikacjach. Oczywiście przypominam wam, żebyście zostawili tak swoją łapę w górę, subika na kanale i kupili koszuleczkę, jeśli wam się podoba, na diablo.shoplo.com. Link oczywiście w opisie. Ja się z wami żegnam i do kolejnego odcineczka z Isaaca. Trzymajcie się, pa pa.